Więc witam Państwa serdecznie, już oficjalnie, na ostatnim, przedostatnim z cyklu naszych webinarów o otwartych zasobach edukacyjnych. Dzisiaj temat jest bardzo praktyczny i bazuje na już zdobytym przez Państwa doświadczeniu w trzech ostatnich webinarach. I temat ten do adaptowania i publikowania otwartych zasobów edukacyjnych, kwestii praktycznych, które się z tym łączą, oraz kwestii prawnych, na które trzeba zwrócić uwagę w momencie, kiedy adaptujemy czy też i publikujemy zmodyfikowane przez nas zasoby. Więc jeżeli chodzi o założenia na dzisiaj, mam nadzieję, że po dzisiejszym webinarze będą Państwo mieli podstawową umiejętność dostosowania otwartych zasobów edukacyjnych do własnego kontekstu i potrzeb, które i dostosowania zarówno do potrzeb, które wynikają ze specyfiki przedmiotu, którego nauczacie. Wiem z Waszych prac domowych, przejrzałam sobie wszystkie nadesłane linki, nadesłane propozycje i pomysły na przerabianie materiałów. Bardzo dziękuję. Była naprawdę fascynująca lektura i też dała mi poczucie, że Państwo naprawdę z bardzo różnych stron do tych zasobów podchodzą i mają bardzo różne potrzeby. Mam nadzieję w związku z tym, że w rezultacie tego webinaru będziecie Państwo rozumieli różnicę między wykorzystywaniem otwartych zasobów edukacyjnych i zasobów, które są objęte prawem autorskim sieci. To są kwestie związane z dozwolonym użytkiem oraz licencjami i jak to się ze sobą łączy. Potrafili wykorzystywać otwarte zasoby zgodnie z warunkami licencji. Znali efektywne sposoby lokalizacji tych otwartych treści, które są w sieci dostępne. I wreszcie znali serwisy, gdzie możecie Państwo opublikować własne materiały, zarówno te, które są przez Państwa tworzone na nowo, jak i te, które zostały w jakiś sposób zaadaptowane, zmienione na bazie tych, które już istnieją. W takim razie już z Państwa doświadczenia doskonale wiemy z poprzednich webinarów, z Państwa prac domowych, że w sieci jest naprawdę ogrom treści, które są dostępne. Bardzo różne treści, muzyki, grafiki, całych książek, całych skryptów, całych z konspektów zajęć, zestawów ćwiczeń. Ale nie zawsze z tych materiałów można dowolnie korzystać. Istnieje szereg ograniczeń i warunków, które muszą być spełnione, aby te treści były wykorzystywane legalnie. I Kamil na drugim webinarze mówił o dozwolonym użytku prywatnym, mówił o dozwolonym użytku publicznym oraz o prawie cytatu, które gwarantują nam jako użytkownikom, a nie autorom treści, pewne swobody korzystania z publikacji autorstwa innych osób. Pamiętacie Państwo na pewno, że nie trzeba pytać się o prawo zgodę, kiedy chcemy wykorzystywać coś do celów edukacyjnych, kiedy ten cel jest właśnie podyktowany nauczaniem, celem dydaktycznym, który chcemy zrealizować na naszej uczelni, w naszej szkole. Jednak, jak Wy pamiętacie, te wszystkie zapisy to jest rok 99, więc naprawdę czasy odległe, czasy sprzed powszechnego dostępu do internetu, który tak naprawdę wszystko zmienił. W momencie, kiedy internet stał się powszechny i wszyscy my mamy okazję, mamy szansę bycia także autorami, twórcami, naprawdę wiele się zmieniło. I my dzięki temu możemy korzystać z ogromu wiedzy, który w internecie istnieje. I dzięki temu możemy korzystać już z materiałów, które zostały stworzone przez inne osoby. Dzięki licencjom Creative Commons możemy je także wykorzystywać w zależności od tego, na co pozwala autor. Jednak chyba nigdy nie zdarza się tak, że w 100% ten zasób, który uda nam się znaleźć, odpowiada nam w 100% w stosunku do naszych potrzeb, naszych pomysłów, tego jak chcemy wykorzystać dany zasób na naszych zajęciach, do różnych, przeróżnych celów. W związku z tym musimy
wykonać pewien wysiłek, pewną czynność, którą nazywamy lokalizacją, czy też dostosowaniem, adaptacją materiałów do tego, jak my sobie wyobrażamy jego wykorzystanie w kontekście edukacyjnym, w kontekście naszego przedmiotu, naszego zawodu. Pamiętacie Państwo tą piramidę? To jest piramida otwartości prawnej publikacji. I my będziemy się poruszać na tych dwóch pierwszych etapach, czyli znaczy dwóch wyższych etapach. Dzisiaj się na tym skupimy. Mianowicie na kwestiach wykorzystywania zasobów na licencjach tych otwartych, czyli licencjach z warunkami NC i ND oraz treści tych na licencjach najbardziej liberalnych, najbardziej otwartych, czyli z warunkami uznania autorstwa i warunkami na tych samych warunkach. Więc na tym się skupimy. Będziemy robić małe wtręty związane oczywiście z prawem autorskim, tym pojmowanym w tradycyjnym modelu, czyli z kółeczkiem C w kółeczku. Do tego również będę nawiązywać. Gdybyśmy spojrzeli w statystyki, to zauważymy, że aż 76% wszystkich zasobów, które są opublikowane na licencjach Creative Commons, to są te zasoby, które w licencji mają warunek pozwalający na adaptację. Czyli wszystkie te licencje, które nie mają warunku ND, warunku bez utworów zależnych, pozwalają na dokonywanie zmian, przeróbek, remiksów, nie tylko rozpowszechniania, kopiowania, ale także ingerencji w dzieło. Autor, który publikuje na licencji bez warunków, bez utworów zależnych, pozwala na to, żeby inne osoby czerpały z tego dzieła na tyle dużo, na ile potrzebują i zmieniało go na tyle, na ile potrzebują. I druga ważna statystyka jest taka, że aż 58% wszystkich tych zasobów opublikowanych na licencji Creative Commons może być udostępnianych do celów komercyjnych również. To jest dość duża liczba zasobów. I teraz mam dla Państwa taki mały sprawdzian. Spróbujemy zrobić sobie krótką ankietę i jednocześnie chciałabym tutaj taki apel do Państwa przesłać, że jestem dzisiaj sama. Prawdopodobnie Ewa pisała to do Państwa w ogłoszeniu, w zaproszeniu do webinaru. Nie ma dzisiaj ze mną ani Kamila, ani Ewy, którzy wspierali mnie na czacie ostatnio. W związku z czym, gdyby się pojawiły jakieś pytania na czacie, ja się postaram to stale monitorować. Natomiast gdyby czasu zabrakło, albo gdybym jakby nie przeoczyła jakieś pytanie, to po zakończeniu webinaru postaram się czat jeszcze przejrzeć i te pytania wyciągnąć i później odpowiedzieć Państwu mailowo. Ok, w takim razie spróbujmy z tą ankietą. Chodzi mi o to, żebyście Państwo odpowiedzieli na pytanie, na które z licencji Creative Commons umożliwiają adaptację. Ja teraz spróbuję przełączyć widok ankiety. Tej. Czy widzą Państwo? Widzą Państwo, dobrze, już tutaj widzę, że się zmienia. Powiedziało 28 osób. Wszyscy? Super. Jeszcze tutaj Państwo widzę, że zmieniacie głosy. Jeszcze 14 osób. 50% mamy odpowiedzi, więc może spróbujmy tak zrobić, że jeszcze widzę, że Państwo odpowiadacie. Dobra, jeszcze 7 osób myśli. Zastanawiacie się Państwo bardzo intensywnie, słupki rosną. Nie wiem, czy Państwo to widzą, jak się zmieniają wyniki. Ja to widzę, niestety nie jestem w stanie stwierdzić, na ile Państwo nie widzimy. OK.
To ja zaraz to opublikuję. Dobrze, to ja pozwolę sobie w takim razie zakończyć głosowanie. Mam nadzieję, że to Państwo zobaczycie. Podam wyniki. Czy teraz Państwo widzą wyniki? Widzą, super. OK, w takim razie odpowiedzieli Państwo prawie bezbłędnie, ponieważ wszystkie licencje poza dwoma pozwalają na adaptowanie materiałów autorstwa innych osób. Mianowicie licencja z warunkiem bez utworów zależnych uznania autorstwa, czyli licencja czwarta od góry, nie pozwala na dokonywanie jakichkolwiek adaptacji, ponieważ warunek ND, czyli bez utworów zależnych, mówi nam o tym, że nie można wprowadzać żadnych zmian do zasobu. Natomiast i tak samo licencja ostatnia z warunkiem uczcienie komercyjne bez utworów zależnych jest jeszcze bardziej zamkniętą, restrykcyjną licencją, która nie pozwala na to, aby materiały można było modyfikować. Natomiast wszelkie pozostałe cztery licencje, czyli uznanie autorstwa na tych samych warunkach, uczcienie komercyjne na tych samych warunkach, uznanie autorstwa, wszystkie te licencje pozwalają na to, żebyśmy wprowadzali do znalezionych zasobów na tych licencjach jakieś zmiany, które są nam potrzebne ze względów bardzo różnych. OK, więc prawie w 99%, no może troszkę mniej, odpowiedzieli Państwo poprawnie na to pytanie. Dobrze, super. To będzie też jakaś baza do dalszej części webinaru. Więc ja teraz kończę udostępnianie wyników. Tak. OK, mam nadzieję, że mi się uda. Wracam w takim razie do prezentacji. Powiedzieliśmy sobie, które licencje pozwalają nam na modyfikacje, na adaptacje czy też lokalizacje. Tutaj tych terminów może być naprawdę bardzo wiele, ale zasadniczo chodzi o to, że wprowadzamy jakąś modyfikację do zasobu, który posiadamy. I teraz z Waszych prac wybrałam kilka różnych przykładów tego, jak planujecie zaadaptować materiał, który znaleźliście w sieci. Tutaj jest wyciągnięty tylko opis, tego nie chciałam podawać, kto jest autorem, to też nie ma tutaj w tym momencie znaczenia. Pierwszy przykład, jaki znalazłam, to są materiały z repozytorium MIT. Jeden z materiałów, który jest wykładany na zajęciach z automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, więc jest materiał bardzo z nauk bardzo ścisłych, technicznych. I autor tej wypowiedzi chce udostępnić ten materiał jako materiał dodatkowy do ćwiczeń, natomiast nie w całości, tylko mniej niż 30% treści tego utworu oryginalnego. Ponadto przetłumaczy te zasoby, ponieważ one są w języku angielskim, na język polski. Oraz zaproponuję inny układ graficzny. Tutaj jest też bardzo komentarz, który bardzo mi się spodobał, że z czcionka Comic Sans, zdecydowanie nie. Gdzieś wyczytałam, że czcionka Comic Sans to jest jeden w ogóle z najgorszych i najbardziej znienawidzonych czcionek internetu i w ogóle powinno się ją wycofać z użycia. W każdym razie w tym przykładzie chodzi mi o to, żebyście Państwo zobaczyli, w jakiej formie ta osoba planuje wykorzystać ten materiał. Więc na pewno nie całość 1 do 1, lecz 30% tego zasobu będzie się nadawało w kontekście danej osoby. Będzie to też przetłumaczone i zostanie zmieniona forma graficzna. Więc to jest jeden z przykładów na to, jak można zlokalizować materiał. Następnie drugi przykład. To jest przykład osoby, która znalazła książkę w serwisie otwórzksiążkę.pl, gdzie znajdują się książki naukowe, popularno-naukowe z bardzo różnych dziedzin wiedzy. I tam znalazła książkę, która jest na licencji Creative Commons uznanie autorstwa.
I chcę wykorzystać jeden rozdział, w którym znajdują się tematy dla uczestników kursu. I na podstawie tych tematów studenci będą pracować nad autorskimi programami zajęć kursów e-learningowych. Więc to jest wykorzystanie materiału, który jest opublikowany w formie książki, zdigitalizowanej książki, jako materiał, który jest pewnego rodzaju iskrą, pewnego rodzaju takim przyczynem, zapłonem do tego, żeby studenci zaczęli kreatywnie myśleć i kreatywnie układać programy zajęć. A więc pani, czy też pan, osoba, która prowadzi te zajęcia, nie musi sama wymyślać przykładów tematów, ma już to gotowe, natomiast studenci będą je tylko opracowywać. No i wreszcie trzeci przykład adaptacji. To jest z kolei rysunek neuronu na stronie otwartego zasobu z clipartami, czyli Clicker. Tutaj jest rysunek neurona, który zostanie uzupełniony o tekstowy opis różnych części neuronu, które się nadają idealnie do wytłumaczenia jego budowy podczas zajęć. I też tutaj osoba, która ten zasób wybrała, wskazała, że dzięki narzędziom, które są wbudowane w ramach tego serwisu, ten zasób będzie mógł też być zmieniony od razu w tym serwisie, a następnie zachowany i wyeksportowany do różnego formatu, więc też wskazała od razu na praktyczne wykorzystanie samego serwisu jako narzędzia. Tak więc to są trzy przykłady z bardzo wielu, bardzo naprawdę ciekawych pomysłów na to, w jaki sposób można adaptować, zmieniać, wykorzystywać zasoby. I oczywiście można to robić, warto to robić. Po to one są, nie po to, żeby otwierać otwarte drzwi i robić wszystko samemu od podstaw. Ja sobie jeszcze tylko pozwolę pomniejszyć prezentację, żeby widzieli Państwo całość. Dobrze. Mówiliśmy sobie na początku troszkę o dozwolonym użytku, też bardziej w nawiązaniu do prezentacji webinaru Kamila oraz do tego, co pojawiło się w dalszych prezentacjach, w dalszych częściach prezentacji. I teraz mam do Państwa pytanie, ponieważ to z mojego doświadczenia też widzę, że nie zawsze jest jasne, co w momencie, kiedy chcemy wykorzystać materiały na licencjach Creative Commons, ale w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego czy prywatnego. Czy możemy korzystać na takich samych zasadach, jak zasoby, które są dostępne w sieci, powiedzmy w tym tradycyjnym modelu. I też mam dla Państwa ankietę, żeby było tutaj bardziej dynamicznie. Pokazuję Państwu, a już Państwo widzą, dobrze. A część osób pisze na czacie. Tak, powinnam jeszcze dodać tutaj trzecią opcję. Nie jestem pewna, bo tutaj część osób z Was pisze na czacie, że chyba tak. Już mamy 63% odpowiedzi. Państwo jeszcze tego nie widzą, niestety bardzo żałuję, że nie jest to pokazywane dynamicznie od razu, jak się zmieniają odpowiedzi w momencie, kiedy Państwo na te pytania reagujecie. Dobrze, to ja w takim razie pozwolę sobie zakończyć głosowanie i udostępnić Państwu wyniki. Mam nadzieję, że teraz je Państwo widzą. Mianowicie w ramach dozwolonego użytku można korzystać z zasobów na licencjach Creative Commons, tak samo jak z każdego innego zasobu dostępnego w sieci. Pamiętacie Państwo regułę, mniej więcej regułę dozwolonego użytku edukacyjnego, że w momencie, kiedy mamy uczelnię, mamy kontekst edukacyjny, mamy uczelnię wyższą, mamy szkołę, każdy nauczyciel może wykorzystywać zasoby, które są objęte pełnym prawem autorskim w tym tradycyjnym modelu, dowolnie, dopóki nie będzie ich rozpowszechniał w sieci publicznie, na przykład na stronie internetowej szkoły.
W odniesieniu do licencji Critical jest dokładnie tak samo. Możemy wykorzystywać te materiały dowolnie do celów edukacyjnych, do celów prywatnych, ale różnica jest taka, że oczywiście te zasoby możemy publikować szerzej, możemy publicznie rozpowszechniać. Chyba że licencja nam nie pozwala na to, żeby je zmieniać w zasób. Czyli wszystkie te licencje, o które pytałam wcześniej, te licencje, które nie pozwalają na modyfikowanie, czyli z warunkiem ND, to nawet jeżeli planujemy podczas zajęć z nich korzystać, to w przypadku zezwolonego użytku, przepraszam, w przypadku, kiedy chcemy opublikować to na sieci, publicznie to tego nie możemy zrobić, jeżeli licencja jest warunkiem ND, ale możemy zasób wykorzystywać dowolnie podczas zajęć. Pani Ola pisze na czacie, że przybliżone wyniki ankiety. Przybliżone wyniki ankiety są takie, że ponad połowa wypowiedziała się, że można wykorzystywać takie zasoby, tak samo jak w przypadku zasobów objętych modelem tradycyjnym prawa autorskiego. Dobrze. To w takim razie idźmy krok dalej. W jaki sposób? Tak, to prawda, że nie było informacji, co będziemy dalej robić z tym zasobem, więc to powinno być doprecyzowane, ale jakby chodziło mi ogólne założenie. Takie, czy możemy, czy nie możemy, natomiast rzeczywiście, jeżeli będziemy publikować to dalej, licencje Creative Commons są praktycznie świetnym rozwiązaniem, ponieważ zawsze możemy, chyba że jest warunek bez utworów zależnych. Dobrze, w takim razie, co się dzieje, jeżeli wykorzystujemy otwarte zasoby edukacyjne i chcemy opublikować na przykład swoją prezentację, albo swój artykuł, albo jakiś skrypt, na stronie, w repozytorium uczelnianym, na blogu, po prostu w sieci. W jaki sposób powinniśmy opisać wykorzystywane w naszych zasobach materiały? Schemat powinien wyglądać w taki sposób, że zawsze powinna się pojawić lista autorów albo po prostu autor na początku. Następnie powinno pojawić się źródło, wskazanie źródła, czyli skąd czerpiemy oryginał, czyli na przykład jeżeli używamy zdjęcia z serwisu Flickr, no to powinniśmy podać tutaj nazwę serwisu. Kolejna powinniśmy podać tytuł zasobu, czyli jeżeli dany zasób ma jakiś tytuł, to wtedy możemy go wpisać. Następnie link do źródła, czyli podajemy po prostu link do tego zasobu, z którego czerpiemy, czyli na przykład już weźmy Flickra pod analizę, czyli link do konkretnego zdjęcia w serwisie Flickr. No i następnie nazwę licencji, czyli nazwę licencji tego zdjęcia z Flickra, na której został on tam opublikowany. Więc to jest w momencie, kiedy chcemy wykorzystać zdjęcie w postaci takiej, w jakiej jest ono opublikowane w serwisie Flick. Czyli po prostu mamy prezentację, potrzebujemy zilustrować sobie slajd ładnym zdjęciem albo wykorzystać zdjęcie do zainicjowania dyskusji na zajęciach. Pokazujemy zdjęcie, podajemy źródło, podajemy autora, podajemy licencję, podajemy nazwę licencji. I to jest to, do czego jesteśmy zobowiązani licencją. Natomiast w momencie, kiedy będziemy tworzyli nowy utwór na bazie czegoś, co już istnieje, czyli na przykład robimy remix kawałka muzycznego albo kolaż zdjęć, czy też dopisujemy do licencji pewnego rodzaju, przepraszam, do zdjęcia, pewnego rodzaju komentarz, czy też jakieś adnotacje, albo po prostu zmieniamy go w jakiejś postaci, wycinamy kawałek, to wtedy te elementy, o których mówiłam wcześniej, powinny się znaleźć, czyli znowu mamy listę autorów albo autora, mamy źródło, mamy tytuł zasobu, który się pojawił, mamy link do materiału oryginalnego, to jest ważne tutaj, mamy licencję materiału oryginalnego i następnie podajemy
licencję, tą, którą my chcemy nadać temu nowemu dziełu, zmodyfikowanemu przez nas. Czyli tutaj wpisujemy dowolną według wyboru autora utworu zależnego. Czyli jeżeli zmodyfikujemy zdjęcie i to zdjęcie chcemy opublikować na przykład na naszej stronie czy w prezentacji, to powinniśmy opublikować zdjęcie na licencji, którą wybraliśmy sobie i tą licencję tutaj jasno określić. W przypadku licencji Creative Commons uznanie autorstwa możemy opublikować ją na tej samej licencji, na zdjęcie na tej samej licencji albo na licencji innej, która jest nam bardziej bliższa z różnych powodów. Ponieważ ta licencja jest najbardziej otwarta i możemy publikować zasoby po modyfikacji na każdej innej licencji, która się nam podoba. Więc to są te elementy, które należy uwzględnić w momencie, kiedy chcemy wykorzystywać materiały autorstwa innych osób i je adaptować do różnych celów. I te elementy, które tutaj są wymienione, to są elementy stałe, które się powinny znaleźć. Ten zapis, o którym tutaj wcześniej mówiłam i pokazałam pewien jakby kolejność, pewien porządek występowania tych zapisów, tych elementów, można je modyfikować. Natomiast ważne jest to, żeby po pierwsze były spójne, materiały były spójne, opisy materiału były spójne w ramach jednego zbioru, jednej prezentacji, ale także, żeby wszystkie te elementy, które się tutaj pojawiły, wystąpiły w trakcie opisywania, żeby o nich nie zapomnieć. Teraz tak, jakie się mogą Państwu przytrafić problemy, jeżeli chodzi o opisywanie materiałów. Problemem pierwszym, z jakim możemy się spotkać, jest taki zapis na stronie, na blogu, że wszystkie wpisy, albo wszystkie zdjęcia, albo wszystkie notki na blogu są dostępne na licencji Creative Commons. No, jest to jakby podstawowy błąd, ponieważ licencji, jak Państwo wiecie, jest 6, a nie jedna. W momencie, kiedy autor bloga, strony, galerii zdjęć mówi nam jasno i wyraźnie, że są dostępne na licencji Creative Commons, to może to oznaczać dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest to, że zasoby te są dostępne na różnych licencjach Creative Commons. Może się tak zdarzyć. Wtedy trzeba za każdym razem sprawdzać, na jakiej licencji dane zdjęcie jest opublikowane. Albo po drugie, autor po prostu nie do końca jest świadomy tego, na jakiej licencji te treści są opublikowane i nie jest do końca albo poinformowany, albo nie do końca rozumie ideę licencji Creative Commons, więc wtedy warto dopytać autora, jaka konkretna jest to licencja. No i wreszcie drugi problem, to jest sytuacja, w której w stopce bloga albo strony, tutaj na przykładzie bloga analizujemy, znajduje się informacja, ikonka informująca o licencji Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach. I teraz w momencie, kiedy mamy dane, zdjęcie, wpis i nie mamy wyspecyfikowanej informacji, że to konkretne zdjęcie, czy też ta konkretna informacja znajduje się na licencji Creative Commons, to może się pojawić pytanie, czy na pewno wszystkie treści na tej licencji są dostępne na tym blogu, na stronie są dostępne na licencji Creative Commons uznanie autorstwa. W związku z czym dobrze jest napisać albo szukać takich treści, takich informacji, takich zasobów, które mają bardzo wyraźne oznaczenie tego, na co autor pozwala. Czyli nie, że po prostu ikonka informująca o licencji Creative Commons, tylko jasno i wyraźnie napisane, że jeżeli wszystkie treści w serwisie są dostępne na licencji Creative Commons, chyba że zaznaczono inaczej. Takie zapisy bardzo często się też pojawiają. Wtedy mamy jasną informację, że możemy dowolnie korzystać, chyba że w danym
miejscu mam zaznaczone jasno i wyraźnie, że to zdjęcie, ten fragment jest inaczej oznakowany i wtedy wiemy, na jakiej konkretnej licencji, na jakich prawach możemy z tego korzystać. Tak więc to są takie dwa problemy, z którymi można się spotkać bardzo często. I teraz pytanie do Państwa. Znowu, tym razem już nie ankietą, ale czatem. Pytanie jest takie, czy opisy są prawidłowe? A jeżeli nie, to czego brakuje? Dajmy sobie chwilkę. To ja od razu zaznaczam, że linki do źródeł są kompletnie zmyślone. Tutaj nie ma co sprawdzać, klikać. Tak, pisze tutaj pani Olivia, przepraszam, pani Sylwia, pan Tomasz, pani Ewa również. Zauważyliście wszyscy, że nie ma autorów w pierwszym i to jest zasadniczy błąd, który występuje w przypadku pierwszego opisu, a opis drugi jest opisem prawidłowym. Znajdują się tam wszystkie elementy, które się powinny znaleźć, czyli zarówno tytuł, znajduje się nazwa autora, fotografa, znajduje się źródło, znajduje się nazwa licencji oraz link do licencji. Więc w tych elementach jakby zamykamy prawidłowy opis danego zasobu. Super. I teraz tak, bardzo często pojawiają się też pytania, jak opisywać licencjonowany utwór w różnych mediach. Chodzi tutaj o to, co się dzieje w momencie, kiedy wykorzystujemy wiele różnych zasobów w naszym nowym, nowo powstałym, nowo opracowywanym utworze. Co, kiedy piszemy książkę, piszemy artykuł do czasopisma, artykuł do magazynu, jak powinniśmy się zachować? Powinniśmy dodać informacje o licencji obok wykorzystanego utworu, na przykład zdjęcia, też tekstu, jakieś grafiki, tabelki, wykresu, albo w stopce na stronie, na której został on wykorzystany. To jest jedna możliwość. Druga możliwość. Możemy dodać możliwość wyliczenia wszystkich wykorzystanych utworów wraz z ich zasadami, czyli z licencjami, jakie zostały im przypisane, na końcowych stronach wydawnictwa, czyli tak jak po prostu bibliografia, referencje na końcu. W danym materiale możemy to zrobić albo zaraz gdzie mamy informacje. To jest informacja jasna dla użytkownika, że dany zasób jest na takiej, nie jest to naszego autorstwa i został wykorzystany na licencji takiej i takiej, albo dać to na samym końcu jako bibliografia załącznika. W przypadku fotografii i grafik, no to jest podobnie. Możemy dać informacje pod daną fotografią, danym zdjęciem, daną grafiką. Albo znaleźć się tak, że te informacje mogą w stopce strony. Jeśli inne formy atrybucji będą niepotrzebne, tak żeby nie ingerować w treść materiału graficznego. Tak więc w zależności od tego, w jakim charakterze ten zasób jest wykorzystany. W przypadku prezentacji, czyli zwykłych po prostu prezentacji ze slajdami PowerPoint, jest bardzo podobnie. Możemy opisywać wykorzystane materiały bezpośrednio na slajdzie, czyli na przykład tak jak robię ja to w tym momencie. Na dole mają Państwo wskazanie tutaj źródła, skąd zaczerpnęłam tą informację, o której Państwu teraz mówię, jak opisywać utwory w różnych mediach. Lub na ostatniej stronie całej prezentacji, jako po prostu jeden zbiorczy slajd z informacją, które materiały zostały zaczerpnięte, z których źródeł i na jakich warunkach zostało opublikowane. Więc to jest jeden z możliwości. Jeżeli chodzi o film, to możemy zrobić w taki sposób, że dodajemy informacje o wykorzystanym materiale bezpośrednio w treści filmu, w czasie, w którym jest on wyświetlany.
To jest jedna z możliwości, a druga w napisach końcowych z zaznaczeniem, że w jakiej części filmu dany fragment został rozpowszechniony. W jednym z filmów, które myśmy przygotowywali na potrzeby projektu podręczniki OpenAGH, wykorzystywaliśmy muzykę, podkład muzyczny w dwóch wariantach do różnych części filmu. No i po prostu na samym końcu została wydana taka plansza informacyjna, na której znalazły się wszystkie informacje, na jakiej licencji jest dany film i jakiego autorstwa, skąd został pobrany. Więc to tego typu praktyki oczywiście też są jak najbardziej dopuszczalne. No i wreszcie mamy jeszcze podcast, czy też nagranie audio. Co w momencie, kiedy mamy tego typu materiał, możemy dodać informacje do słuchaczy o wykorzystaniu materiału objętych licencją w trakcie audycji, na jej początku, na końcu, albo też przed emisją rozpowszechnionego materiału dźwiękowego. Czyli tutaj też jest dość duża dowolność. Proszę zauważyć, że wspólnym mianownikiem wszystkich tych elementów jest typów zasobów, jest to, że trzeba zawsze powiedzieć, że wykorzystaliśmy zasób autorstwa nie naszego, ale czyjegoś i opublikować te materiały w taki sposób, żeby była jasna informacja dla użytkowników o wykorzystanych materiałach. Dobrze. Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna w przypadku wykorzystywania zasobów na licencjach Creative Commons, jest włączenie otwartych zasobów na różnych licencjach Creative Commons. Ci z Państwa, którzy byli na moim pierwszym webinarze w ostatni wtorek, pamiętają, że robiliśmy taki przykład wspólnego artykułu o metrze paryskim. I tam podesłaliście Państwo różne materiały, były materiały na różnych licencjach i staraliśmy się zrobić taką kompilację, napisać wspólny artykuł z materiałów, które już istnieją. I ta sytuacja, w której się wtedy znaleźliśmy, była o tyle komfortowa, że nadesłane materiały, które Państwo podsyłaliście mi na czacie, były na licencji Creative Commons uznania autorstwa albo na materiałami z Wikipedii, które są na licencji uznania autorstwa na tych samych warunkach. I mogliśmy taki artykuł dzięki temu napisać wspólnie, ponieważ te licencje są ze sobą zgodne. Dlatego są zgodne, ponieważ są one najbardziej otwarte i dają one przede wszystkim licencja uznania autorstwa, daje najwięcej korzyści, jest najbardziej otwarte, daje najwięcej swobód użytkownikom. Te licencje tutaj, które są wyszerzone, to są licencje, o których mówił Kamil, jako licencje wolne, licencje otwarte, czy też licencje niewolne, licencje zwalające. Tutaj jakby jest dużo różnych określeń. W każdym razie chodzi o to, że te licencje mają więcej warunków, które użytkownik musi przestrzegać podczas wykorzystywania zasobów. I teraz mam dla Państwa propozycję obejrzenia 4-minutowego filmu, który później podsumuję, który w bardzo fajny sposób tłumaczy to, dlaczego niektóre licencje, niektóre zasoby po prostu nie można ze sobą połączyć, ponieważ mają licencje, które są ze sobą niezgodne, których warunki nawzajem się wykluczają. Proszę sobie tego nie otwierać samodzielnie. Ja mam dla Państwa przygotowany film tutaj w zakładce i dokładnie na tym czasie, który, ponieważ film jest 9-minutowy, chodzi mi o konkretny element od 4 minuty. Tak więc zostawiam na razie tutaj Państwa, wyłączę sobie głos. Mam nadzieję, że Państwo będą ten film słyszeć i dobrze odbierać. Michelle used the buy license, which made licensing her new work.
Tak, przepraszam bardzo. Chciałabym włączyć napisy jeszcze w języku polskim, więc sekundeczka. Proszę o chwilę cierpliwości. Jeszcze sekundka, mam jakiś mały problem techniczny. Wszystko było w porządku, kiedy się tutaj przygotowywałam do Państwa. I w tym momencie niestety, ale nie mogę odpalić napisów w języku polskim, ale jeszcze sekundka. No nic, niestety nie udało mi się, więc pytanie jest do Państwa takie, czy dużym problemem będzie, jeżeli obejrzymy sobie ten film w języku angielskim? On ma dużo ikonek i dużo jest bardzo podstawowym angielskim, więc mam nadzieję, że to nie będzie problem. Okej. Okay. Ja od razu link jest podany w prezentacji, więc będzie można sobie później na spokojnie ten film odsłuchać, nawet w języku polskim z napisami. Okej, dobra. W takim razie tutaj Państwo piszą, że nie ma problemu, więc ja to puszczam. Michelle used the buy license, which made licensing her new work easy. But not all licenses play well with others. Let's consider some situations where the licenses being combined are more restrictive. Suppose you are a work and you want to use some other CC licensed works within yours. If you adapt or derive works offered under Creative Commons licenses, you must not only follow the terms of the licenses involved, but also choose a license for your work that is compatible with the licenses of the works you are using. If a license of a work you want to use is not compatible with yours or another work you plan to use, search for a comparable work with a compatible license, or try to contact the rights holder and request permission to use the work under your license. New email. So which licenses are compatible and which are not? The buy license is compatible with any other Creative Commons license, so you can use it with attribution, of course, any way you like. Sometimes the buy license has the no derivatives or ND provision. The ND provision prohibits the works from being adapted, revised, or combined at all. With a share alike or SA provision, your new work must have an identical license as the source content. In other words, this license lets others remix, tweak, and build upon a work, as long as they credit the creator and license their derivatives under identical terms. Finally, the non-commercial or NC provision makes the license compatible with any of the three licenses with an NC component. By NC itself, by NCSA, or even by NC and D,
This is Andrea and Charles. Hi. Hello. They are each developing their own chapters of an open textbook to be licensed separately. That's right. When they have questions about which license to use, they ask Beth, the scholarly communications librarian. Beth is considered the leading expert on campus in Creative Commons licensing. Most people think she's pretty cool. Andrea and Charles would agree. Andrea has found two resources that she wants to use with her own writing. One is an extensive table with useful information for students. The other is a diagram that shows the relationships among complex variables in a way that makes them easier for students to grasp. The table is found in a work with an attribution license. The diagram carries an attribution non-commercial license. She is confident she can use these assets for her open textbook chapter, but she wonders what licenses she can apply to her finished work. Considering the stipulations of the By NC license, she figures she can use a By NC, a By NCSA, or a By NCND license. Right, Beth? Great. Now it's Charles's turn. Charles also has two resources that he wants to use with his chapter. One is a photograph with an attribution share-alike license, and the other is a set of exercises with an attribution non-commercial license. He figures he can cover them both by licensing his chapter with a By NCSA license. Beth? No way, Chuck. Not unless you obtain permission from the photographer. Share-alike means you have to use the exact same license, and the By NC license of the exercises won't let you do that. Well, what if I use this resource? By license? You're good to go. Thanks, guys. No problem. When it comes down to it, some combinations of licenses just aren't compatible, and some combinations, like Andrea's, give several options. Fortunately, the number of resources with open licenses is huge, and it's growing every day. So don't give up if the work you want to use has an incompatible license. There's plenty, and that's it. It's pretty easy when you get the hang of it. Now you'll be able to produce properly licensed open educational resources that could benefit many people. So good luck. Developing a... Dobrze, więc mam nadzieję, że ten krótki filmik pozwolił Państwu w tym momencie na taki ogólny bardzo na razie pogląd na temat tego, że materiały, które są dostępne w sieci, na różnych licencjach Creative Commons mogą być ze sobą po prostu niespójne pod kątem prawnym. I teraz zróbmy sobie krótkie podsumowanie tego filmu. Przypadek Andrei, tej, która chciała wykorzystać tabelkę na licencji Creative Commons uznanie autorstwa oraz diagram na licencji Creative Commons uznanie autorstwa użycie niekomercyjne. Chciała te dwie rzeczy połączyć w nowym, publikowanym przez siebie, z tego co dobrze zapamiętałam, podręczniku, czy też artykule, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że ta kombinacja tych dwóch licencji, użycie uznania autorstwa oraz uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, daje nam dość komfortową sytuację, w której możemy opublikować nowo powstały utwór, czyli ten fragment podręcznika, rozdział podręcznika, czy też artykuł na kilku licencjach, czyli zarówno na licencji z warunkiem użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach użycie niekomercyjne, czy też użycie niekomercyjne bez utworów zależnych. Jakby te dwie licencje, ta kombinacja pozwala nam na wyjście z trzema licencjami. Jeżeli chodzi o przypadek Charlesa, to mamy, planował wykorzystać zdjęcie psa na licencji uznanie autorstwa na tych samych warunkach, więc to jest jakby ten warunek, który jest dość mocny, oraz zestaw ćwiczeń na licencji Creative Commons by, czyli uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne. Chciał opublikować utwór na licencji by NCSA, czyli na licencji, która tak naprawdę sprytnie chciał sobie połączyć te warunki z tymi warunkami, no i wyszła mu z tego ta licencja, prawda? Natomiast okazuje się, jak tutaj pani bibliotekarka Beth powiedziała, że no way,
Takie coś nie może mieć miejsca, ponieważ te licencje są ze sobą niezgodne. Dlaczego są niezgodne? Ponieważ ten warunek, o którym powiedziałam, że jest warunkiem dość mocnym, SA. SA to jest warunek share-alike, czyli na tych samych warunkach. Jest to warunek tak zwanym warunkiem wirusowym, to znaczy, że on zaraża zasoby, które wykorzystujemy. Jeżeli chcemy wykorzystać zasoby, które są na licencji z warunkiem SA, to zawsze będziemy musieli opublikować nasz nowy utwór, nasz nowo powstałe dzieło na tej samej licencji, która ma w sobie warunek SA. Dlatego ta sytuacja jest niemożliwa pod kątem prawnym. Natomiast w momencie, kiedy Charles zmienił sobie zdjęcie psa na zdjęcie psa na innego psa, ale na licencji z warunkiem uznania autorstwa, czyli tej najbardziej otwartej, najbardziej liberalnej, oraz do tego dołożył zestaw ćwiczeń na tej samej licencji, jaka była poprzednio, to mógł opublikować to na licencji tej, która nie pozwala na użycie komercyjne danego zasobu. Więc to jest też sytuacja, która z kolei wyklucza nam łączenie różnych zasobów ze sobą i publikowanie ich jako nowy utwór, ponieważ licencje na to nie pozwalają, ale sytuacja jest oczywiście nie jest sytuacją bez wyjścia, ponieważ tak jak było w filmie, całe mnóstwo zasobów, o czym Państwo doskonale wiedzą z poprzedniego webinaru, że tych materiałów jest naprawdę wiele w różnych miejscach, w związku z czym możemy zamienić sobie zdjęcie na licencji, która jest nam nieodpowiednia, na taką, która będzie nam odpowiadała. Innym przypadkiem, jeśli się tego nie uda zmienić, a nam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zależy na tym, żeby to było to konkretne zdjęcie, to zawsze możemy napisać do autora z pytaniem, czy wyraża zgodę na opublikowanie materiału na takiej licencji. Więc to jest też wyjście z tej sytuacji. Dobrze, jeżeli chodzi o to zestawienie, to tak podsumowując bardzo skrótowo, zgodność licencji, zasada jest taka, że najbardziej kompatybilną licencją jest licencja oczywiście ta z warunkiem uznania autorstwa. Jeżeli wykorzystujemy zasoby na tej licencji, to możemy swoje własne materiały opublikować na każdej licencji. Takiej, która nie pozwala na adaptowanie, takiej, która nie pozwala na komercyjne wykorzystanie, ponieważ ta licencja jest zgodna ze wszystkimi innymi. Natomiast wszelkie licencje, które mają warunek w sobie warunek SA, czyli ten warunek wirusowy, trzeba zawsze pamiętać, że musimy publikować na identycznej licencji nowo powstałe dzieło, czyli na przykład skrypt, który wykorzystuje dużo grafik z warunkami by SA, musimy opublikować całość na tej samej licencji, na której są grafiki. Jest to licencja po prostu, która zaraża materiał opublikowany, nowy materiał opublikowany w internecie. Ok. Teraz patrząc jeszcze na zegarek, mam dla Państwa takie zadanie. Nie wiem, czy jest ono dość dobrze widoczne, bo troszkę jeszcze spróbuję pokazać. Tak. Mianowicie do analizy mamy taki przypadek. Studenci w ramach zajęć z animacji chcą przygotować krótki film na temat międzynarodowej współpracy Twojej katedry i projektów, jakie powstały w ciągu ostatniego roku. Wszystkie materiały w postaci zdjęć, opisów były przygotowywane razem ze studentami. Natomiast do filmu, do tej krótkiej animacji chcecie znaleźć ścieżkę dźwiękową, żeby film był bardziej atrakcyjny. W związku z czym analizujecie kilka przykładów, idziecie na przykład do serwisu Yamendo i wyszukujecie różnego rodzaju materiały, przysłuchujecie kilka przykładowych ścieżek dźwiękowych i w końcu decydujecie się na wybór utworu na licencji by ND. Co się dzieje w momencie, kiedy chcecie opublikować film w internecie, na stronie katedry, na profilu na Facebooku oraz dalej szerować to w mediach społecznościowych? Natomiast z uwagi na to, że są tam zdjęcia, wizerunki osób, które były zaangażowane, czyli studentów, czyli innych wykładowców, nie chcecie, żeby
Ten film był modyfikowany. Na jakiej licencji możecie go opublikować? Dokładnie tak, już widzę, że tutaj pani Justyna, pan Stanisław, bardzo i kolejni państwo, pani Wanda, Ewa, Owena, super. Licencja by ND, to jest, czyli uznanie autorstwa na tych bez utworów zależnych, to jest jedna z możliwości. Druga z możliwości to jest licencja uznanie autorstwa na tych samych, przepraszam, uznanie autorstwa, czy też bez utworów zależnych i użycie niekomercyjne. Tutaj pojawiła się licencja by NDSA. Pani Ewa zasugerowała taką, nie ma takiej licencji. Jest tylko licencja by NCSA, czyli te skróty są dość mylące, łatwo pomylić się na klawiaturze. Dokładnie tak to zinterpretowałam NC. W związku z tym, podsumowując, film ten może być opublikowany na tych licencjach, które nie pozwalają na modyfikację, czyli wszystkie te, które mają warunek ND, ponieważ nie chcemy, żeby ktoś to zmieniał. Super. Dali, tak, mają państwo zaliczone. Dokładnie. I drugie ćwiczenie, jeszcze też sobie tutaj troszkę spróbuję powiększyć. Mamy ćwiczenia z historii literatury, na których studenci mają za zadanie w grupach opracować interaktywną oś czasu, która dotyczy wydarzeń ze świata kultury i literatury w okresie międzywojennym. I na tej osi czasu mogą znaleźć się zdjęcia, obrazy, filmy, linki do tekstów dzieł literackich. Te prace studentów będą opublikowane jako plakat na sesji kół naukowych oraz opublikowane na stronie konferencji na licencji Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach. I teraz pytanie jest do państwa. Z jakich zasobów, serwisów mogą oni czerpać materiały do tej swojej osi czasu interaktywnej oraz do tego plakatu, który będzie opublikowany na stronie konferencji? OK, mamy do wyboru Wikipedię, mamy do wyboru Flickra, TEDa, edukację medialną, scenariusze zajęć, Polonę, Europeany, wiki źródła oraz SlideShare. Mają państwo opisane, na jakich licencjach albo na jakich innych warunkach znajdują się tam materiały. I mamy tutaj pierwszą odpowiedź, że OK, pojawia się ich dużo. Tak, na pewno możemy, doskonale państwo sobie z tym poradzili, na pewno Wikipedia jako materiał, gdzie znajdują się zasoby na licencji uznania autorstwa na tych samych warunkach, czyli jest to dokładnie ta sama licencja, na której będzie opublikowany plakat. Następnie Flickr, ale te zasoby, te licencje, które pozwalają na publikowanie na tych samych warunkach uznania autorstwa, czyli tak naprawdę będą to zdjęcia w serwisie Flickr, które są na licencji uznania autorstwa albo uznania autorstwa na tych samych warunkach, więc to są te dwa przypadki. To samo jest w przypadku SlideShare. Jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, to tak, edukacja medialna na pewno, Polona na pewno, ponieważ znajdują się tam treści w domenie publicznej, Europana na pewno, tak jak państwo świetnie zauważyli, oraz wiki źródła na pewno. TED.com nie jest tutaj dobrym przypadkiem, przykładem, ponieważ on pozwala tylko i wyłącznie na wykorzystywanie w niezmienionej postaci, czyli nie można tego w żaden sposób wykorzystać do tego, żeby opublikować materiał na licencji, którą wybrali sobie studenci w kole naukowym. Dobra, super. Czyli to zadanie też mają państwo zaliczone. Gratuluję. I przechodzimy gładko w takim razie od adaptacji i wykorzystania istniejących rzeczy oraz kwestii prawnych do tego, jak publikować własne zmodyfikowane, otwarte zasoby w sieci. Już sekundka, tylko sobie jeszcze pomniejszę, tak żeby państwo widzieli całość. Mamy kilka różnych miejsc w sieci, w których możemy publikować własne materiały. Ostatnim razem ja państwu mówiłam o bardzo wielu różnych miejscach w internecie, serwisach, repozytoriach, w których materiałów można szukać. Niekiedy zaznaczałam, że zarówno te serwisy są nie tylko naszym świetnym wyszukiwarką, świetnym zasobem do tego, żeby tam buszować i
wyszukiwać treści, ale też są miejscem do tego, żeby opublikować materiały. Jednym z takich serwisów jest serwis SlideShare do publikowania prezentacji oraz serwis Scribd do publikowania treści w postaci tekstowej, czyli na przykład jakichś skryptów, podręczników, fragmentów książek, artykułów naukowych, przewodników, broszur. Więc według te dwa zasoby są zarówno platformą do wyszukiwania materiałów, bardzo ciekawych prezentacji, bardzo ciekawych treści, ale jednocześnie platformą do ich publikowania, dzielenia się z całą społecznością. I według raportu State of Commons, który został opublikowany w 2014 roku, zostało w serwisie Scribd opublikowanych 50 milionów dokumentów na licencjach Creative Commons, na bardzo różnych licencjach, ponieważ te dwa serwisy, Scribd jak i SlideShare, wspierają publikowanie materiałów na wszystkich licencjach Creative Commons. Więc tutaj mamy dość dużą skalę rozpiętości. Drugim miejscem jest oczywiście serwis Flickr, który jest najbardziej popularną platformą do dzielenia się zdjęciami. Aż 307 milionów zdjęć na licencjach Creative Commons różnych. I także serwis Flickr wspiera wszystkie licencje Creative Commons, jakie są dostępne, jakie są możliwe, osiągalne. I tutaj mają Państwo przy każdym z tych slajdów mają Państwo linki do instrukcji, w jaki sposób zamieszczać treści na tych serwisach. Jeżeli chodzi o publikowanie własnych zasobów na licencjach wideo, na licencjach Creative Commons, no to oczywiście mamy tutaj YouTube standardowy, znany wszystkim, oraz serwis Vimeo. Różnica jest taka, że serwis YouTube wspiera publikowanie tylko i wyłącznie na licencji Creative Commons uznania autorstwa, natomiast serwis Vimeo wspiera na wszystkich licencjach Creative Commons, więc w zależności od tego, gdzie Państwo chcą opublikować, jakiej licencji, można kierować się właśnie tym kryterium wyboru platformy jako materiał, jako licencji, jako kryterium wyboru platformy. No i także licencja. Przepraszam, także instrukcja do publikowania na tych dwóch serwisach znajduje się tutaj poniżej. I warto wiedzieć, że kolejnym tutaj cytowanym źródłem jest taki raport Five Pathways of Openness, Building Understanding of Open Education. I według tego raportu zasoby wideo są najczęściej wykorzystywanymi zasobami otwartymi. Tutaj wiadomo, że jest to logiczne bardzo, ponieważ opublikowanie, stworzenie, w ogóle opracowanie samego zasobu wideo jest bardzo pracochłonne i powoduje, że zabiera bardzo dużo czasu. W związku z czym bardzo chętnie osoby, które publikują, które chcą wykorzystywać materiały wideo do swoich zajęć, żeby je wzbogacić, korzystając już z materiałów, które istnieją. Wreszcie platformą do publikowania samych dźwięków, materiałów dźwiękowych, materiałów audio na licencji Creative Commons jest platforma serwis SoundCloud, gdzie także możemy wyszukiwać, ale i publikować na wszystkich licencjach Creative Commons różnego rodzaju sample, różnego rodzaju ścieżki, różnego rodzaju melodie na różnych licencjach Creative Commons wszystkich możliwych. I jeżeli jesteśmy przy firmach, w ogóle przy zasobach, które w jakiś sposób są związane z dźwiękiem, z przekazywaniem audio, z przekazem audio i wideo, warto wiedzieć, że tłumaczenie jest rodzajem adaptacji, czyli jest rodzajem modyfikacji, ingerencji w utwór. Jeżeli myślimy o na przykład o książce, tutaj na myśl tak na szybko przychodzi mi książka na przykład Tolkien, Władca Pierścieni Tolkiena. Żeby taka książka mogła być przetłumaczona, musiała zostać uzyskana zgoda właściciela praw autorskich majątkowych do tego, żeby powstało tłumaczenie, bo jest to nowe dzieło zależne, na które musimy wyrazić zgodę. W związku z czym, jeżeli myślimy o zasobach filmowych oraz o ich dostosowaniu do
do potrzeb oraz do tłumaczenia na nasz lokalizacji, na nasz język, tak żeby były bardziej zrozumiałe. To także musimy szukać takich zasobów, które są dostępne na licencjach, które na to tłumaczenie pozwalają. I w serwisach, na przykład w znanym oczywiście serwisie YouTube, została dodana niedawno opcja, która pozwala na wygenerowanie, oglądanie filmu z wygenerowanymi automatycznie napisami w języku angielskim. Dzięki temu z jednej strony ułatwia to nam odbiór, ponieważ nie zawsze słuchanie filmu, oglądanie filmu i rozumienie go ze słuchu jest we wszystkich przypadkach jest to rzeczą, nie jest rzeczą, nie zawsze to jest proste. W związku z czym, kiedy włączymy sobie automatyczne wygenerowane napisy, nawet jeżeli nie są one poprawną angielszczyzną, to zawsze łatwiej nam śledzić napis w języku angielskim oraz słuchać tekstu w języku angielskim mówionego i oglądać film. Więc to jest jedna z możliwości. Ale druga, która o wiele bardziej przydatna jest taka, że dzięki temu, że mamy wygenerowane automatycznie napisy w języku angielskim, możemy przystąpić do ich tłumaczenia, właśnie patrząc, czytając tekst, a nie słuchając filmu w języku angielskim i przekładając go na język polski. Takie napisy możemy na serwisie włączyć sobie poprzez kliknięcie na taką ikonkę białą z kreseczkami pionowo-poziomymi. To są automatycznie wygenerowane napisy. I teraz tak, możemy sprawić, żeby zasoby, które są dostępne powszechnie w formie filmów na serwisie YouTube, na serwisie Vimeo, możemy sami dokonać tłumaczenia. Nie jest to w ogóle skomplikowane, ponieważ serwis YouTube posiada wbudowane narzędzie do dodawania napisów, które jest zintegrowane z samym serwisem YouTube. Natomiast, żeby to było możliwe, musimy dodać film, który chcemy przetłumaczyć, do którego chcemy dodać napisy w języku polskim, do naszego kanału w serwisie YouTube i dopiero wtedy możemy przystąpić do tłumaczenia. Więc to wymaga posiadania własnego konta, więc trzeba się zalogować, zarejestrować, aby można było działać na takim filmie. Ten film, który Państwu pokazywałam, został też przetłumaczony właśnie w taki sposób na serwisie YouTube. Zostały dodane napisy w języku polskim. Drugą możliwością jest dodanie napisów do filmu za pomocą narzędzia, które się nazywa Amara. Serwis amara.org pozwala on naprawdę w prosty sposób dodać napisy i synchronizować je z dźwiękiem. Możemy też dodać napisy, pobrać te napisy w wielu formatach, jednym z formatów, który wspiera YouTube, jest format SVV. I na przykład, jeżeli nie chcemy zakładać konta swojego na serwisie YouTube oraz tam. Tak, tutaj pani pisze, że zawiera błędy utrudniające odbiór. Tak się też zdarza. Natomiast mimo wszystko bardzo często jest też łatwiej w wielu przypadkach śledzić tekst i dźwięk i domyślać się czasem z kontekstu, niż tylko i wyłącznie słuchać. To oczywiście zależy od umiejętności językowych. Natomiast jeżeli chodzi o to narzędzie Amara, mamy możliwość założenia konta w serwisie Amara i tam dokonywania tłumaczenia danego filmu. Możemy sobie pobrać tłumaczenie w danym formacie i na przykład przesłać go do autora filmu na YouTube z prośbą, aby dodał to tłumaczenie do swojego filmu. Wtedy mamy jeden film dostępny w wielu różnych wersjach językowych, co też jest bardzo logicznym podejściem, ponieważ nie powielamy zasobów po raz tych samych zasobów w serwisie, tylko dodajemy kolejne wersje językowe. Może zastanawiacie się Państwo, co w przypadku świetnych wykładów, które są dostępne na TEDzie. TED, tak jak mówiłam poprzednio na webinarze, są
Są dostępne na licencji, która nie pozwala na dokonywanie tłumaczenia, czyli na licencji uznania autorstwa na tych samych warunkach, użycie niekomercyjne. W związku z czym, tak jak mówiłam, tłumaczenie jest pewnego rodzaju utworem zależnym i de facto nie mamy prawa tłumaczyć tych filmów. Natomiast sam TED jako serwis stwierdził, że te treści są tak świetne, że należy jak najszerzej do nich podchodzić, jak najszerzej je rozpowszechniać. W związku z czym uruchomił projekt Open Translations i można dołączyć do takiego projektu, do takiej grupy tłumaczy, którzy dodają napisy w serwisie TED. I te filmy są tłumaczone też za pomocą narzędzia Amara, które jest zintegrowane z serwisem TED. Nie trzeba tutaj zakładać żadnego dodatkowego konta w serwisie Amara, żeby można było tłumaczyć. Ok, to były filmy. I teraz chciałam jeszcze wrócić do jednego slajdu, o którym mówiłam w jakiś sposób, mówiłam przy okazji tego, gdzie publikować swoje materiały. Mówiłam o Script, mówiłam o Slideshare, mówiłam o Vimeo, YouTube i innych platformach. Natomiast chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, żeby nie zapominać o swoich własnych repozytoriach uczelnianych, które pozwalają na opublikowanie materiałów na właśnie w otwarty sposób. Takim repozytorium jest na przykład repozytorium Amur, który jest repozytorium Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, repozytorium OpenAGH, który jest repozytorium mojej uczelni, Akademii Górniczo-Hutniczej, czy inne repozytoria, na przykład repozytorium przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Te uczelnie i wiele innych udostępniło swoje własne repozytoria, które umożliwiają publikowanie treści o różnym charakterze naukowych, ale także w wielu przypadkach treści o charakterze materiałów dydaktycznych w repozytoriach własnej uczelni. Tak więc to jest też miejsce, które pozwala na dzielenie się treściami, które stworzyliśmy w ramach swojej pracy dydaktycznej. Możemy do repozytorium swoich własnych docierać, jeżeli wiemy o nich. Jeżeli nie wiemy, możemy je znaleźć poprzez agregator, który jest tworzony przez ICM przy Uniwersytecie Warszawskim. Agregator polskich repozytoriów, które znajdują się w Polsce, można przy uniwersytetach przez tę wyszukiwarkę można znaleźć repozytorium na danej uczelni. Dobrze. I teraz jeszcze sytuacja taka, kiedy Państwo nie dokonujecie żadnej adaptacji materiałów, tylko napisaliście jakiś artykuł, jakąś publikację, przewodnik, broszurę, skrypt. Chcecie opublikować materiały tego typu na licencji jakiejś, licencji Creative Commons w sieci. I teraz nie za bardzo wiecie, którą licencję wybrać. Mianowicie Creative Commons jako organizacja stworzyło coś, co się nazywa po polsku ładnie, bardzo, bardzo przyjemnie, wybierakiem licencji Creative Commons. Na stronie creativecommons.org/. W języku polskim znajduje się formularz, który zadaje nam bardzo podstawowe, proste pytania. I dzięki któremu możemy do tego, na jakiej licencji chcemy opublikować nasz materiał. Mamy pytanie, czy zezwalasz na udostępnianie adaptacji utworu? Możemy zaznaczyć tak, nie, albo tak, o ile inni będą udostępniani na tych samych warunkach. No i drugie pytanie, czy zezwalasz na komercyjne wykorzystanie twojego utworu? Tak, nie. W momencie, kiedy zaznaczymy którąś z tych opcji, po prawej stronie tutaj pojawia nam się sugerowana licencja, która została nam określona na podstawie odpowiedzi, których udzieliliśmy tutaj. W drugiej części tego formularza możemy wprowadzić dodatkowe metadane, które pozwalają w łatwiejszy sposób później wyszukać dany zasób.
Możemy dodać tytuł tego utworu, określić, kto jest jego autorem, określić dane URL, czy też wreszcie określić format utworu, czy jest to tekst, czy jest to grafika, czy jest to audio. Jeżeli posiadamy swoją stronę internetową, bloga, czy inną formę działalności online, możemy także tutaj z tego okienka skopiować sobie kod, który wklejamy do kodu strony i wtedy automatycznie dodaje nam się licencja, znaczek, opis oraz link do licencji, którą tutaj wskazaliśmy. Czyli to jest taka bardzo prosty mechanizm, który wyszedł nam naprzeciw wyszło nam naprzeciw Creative Commons. Dobrze, więc to jest, dobrnęliśmy w ten sposób do ostatniego elementu. Jeżeli chodzi o webinar o adaptowaniu i wykorzystywaniu istniejących materiałów, to jest wszystko. Mam nadzieję, że te informacje były dla Państwa przydatne. Bardzo przepraszam za małe niedogodności techniczne związane z filmem. I tradycyjnie już mamy prezę domową, na którą mają Państwo kilka dni, do 24 maja, to jest niedziela. Chcielibyśmy, taka propozycja, aby ten zasób, który znaleźli Państwo na dzisiejsze spotkanie, czyli praca domowa po ostatnim webinarze ze mną, żeby Państwo upewnili się raz jeszcze, czy na pewno zasób ten pozwala na adaptację. To jest pierwsza rzecz, tak, stopniujemy trudność. Druga rzecz, jeżeli pozwala zasób na adaptację, to proszę dokonać jego modyfikacji w sposób, który opisaliście Państwo w pracy domowej na dzisiaj, albo w jakiś inny sposób, który wyda się Państwu ciekawszy, czy wpadliście Państwo w międzyczasie na jakiś świetny, kreatywny pomysł. To absolutnie jakby nie ma tutaj żadnej bariery. To jest pierwsza rzecz, więc upewnienie się, adaptacja tego, a następnie opublikowanie tego zasobu w internecie. I teraz możecie skorzystać z serwisów, które omówiłam podczas webinaru, czyli te najbardziej znane SlideShare, YouTube Script. Możecie wykorzystać do tego własne repozytorium uczelniane, jeżeli jest. Możecie wykorzystać swojego własnego bloga albo stronę www, którą prowadzicie, na przykład stronę www przy uczelni, jeżeli taka istnieje. I wreszcie pamiętać o tym, żeby prawidłowo oznaczyć licencję, prawidłowo oznaczyć zasób, przepraszam, autorstwo zasobu. No i wreszcie na końcu zadanie jest takie, aby link do opublikowanego zasobu wysłać poprzez poniższy formularz. Tak, więc piszą Państwo, że coraz trudniejsze zadania, tak, że bardzo pracochłonne i czasochłonne i że ciężko i że skomplikowane. Tak, dlatego mają Państwo czas do niedzieli. Proszę mi uwierzyć, że to zadanie jest bardzo wdzięczne, ponieważ bardzo fajnie pokazuje, co można, czego nie można. Będą Państwo mieli cały szereg pytań na pewno w trakcie we własnych głowach, ale ono bardzo, bardzo uczy bardzo wielu rzeczy. Nie tylko kwestii prawnych, licencji i tego, co można, które licencje można łączyć, których nie można łączyć, ale też kwestii tego, jak obsługujemy daną platformę, żeby coś opublikować. Więc ono jest takie bardzo, bardzo wielowymiarowe. Mam nadzieję, że się Państwu przyda to w przyszłości, teraz, w przyszłości do prowadzenia zajęć, do aktywności, do działalności dydaktycznej. Więc mam nadzieję, że jest ono zrozumiałe. Gdyby nie, to bardzo proszę pisać do mnie na maila albo pisać do organizatorów. Będziemy udzielać dodatkowych informacji. Piszą Państwo, że link nie działa. Dobrze, to w takim razie umówmy się może tak, jak tradycyjnie się umawialiśmy, że do wszystkich osób, które się zarejestrowały na webinar, wyślemy maila z informacją o tym, jaka jest praca domowa, do kiedy oraz link do formularza. Dobrze, także to będzie wtedy taki komplet i będą Państwo spokojni. OK. Jeszcze jest informacja dla tych osób, które bardzo dopytują o to, kiedy i gdzie i kiedy będą nagrania z webinarów. Mianowicie dwa pierwsze webinary, czyli webinar Alka oraz webinar Kamila, znajduje się na tym kanale YouTube Centrum Cyfrowego, kanale, więc kolejne będą publikowane z czasem.
I wreszcie ostatnia informacja dzisiejszego dnia, dzisiejszego spotkania jest taka, że 25 maja o 17 mają Państwo już ostatni z cyklu webinar, gdzie Ania Stokowska z Centrum Cyfrowego będzie dokonywała takiego podsumowania, omówienia tego, co się działo na tych czterech spotkaniach i podsumuje to, w jaki sposób Państwo pracowaliście. Czyli tak, czyli to jest jakby już, zbliżamy się do końca. Tutaj jeszcze się pojawiają jakieś pytania na czacie. Czy przed terminem oddania zadania można prosić o opublikowanie prezentacji z dzisiaj i z poprzedniego tygodnia? Dobrze, to w takim razie, ponieważ opublikowanie webinaru trochę trwa, tak jak tutaj widzę po czasie, w jakim one się pojawiają na serwisie YouTube, bardzo chętnie wyślę do Państwa wszystkich te dwie prezentacje, tak żeby Państwo mieli wszystkie linki tak i jakby na świeżo mogli sobie to odświeżyć. Tak, i wywiadówka. To myślę, że tutaj już do organizatorów jest pytanie. Natomiast tak, przede wszystkim uśmiechy zamiast stopni. Licencje Creative Commons najbardziej otwarte zamiast stopni. Tak więc ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Było mi bardzo miło się z Państwem spotkać dwa razy i dzielić się z Państwem tym, co już wiem. Tak, uśmiech koroną. Więc bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś przy okazji jakichś działań otwartościowych. Dziękuję, pozdrawiam, życzę dobrego wieczoru.